Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Tym razem speed test porównanie Nokia 6.2 kontra Redmi Note 8T. W przypadku Nokii 6.2 mamy tutaj Snapdragon 636, 4 GB RAM-u. W przypadku Redmi Note 8T mamy Snapdragon 665, 4 GB RAM-u. Sprawdźmy, jak te fony działają. Zobaczmy jakieś ich takie bezpośrednie porównanie, czyli zobaczmy, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM. To samo zrobimy w przypadku gier. Telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, więc testujemy, sprawdzamy. Najpierw aplikacje. Allegro. Nokia, AliExpress, Redmi, Ceneo, również Redmi, minimalnie, ale jednak, galerie, no to widzieliście, HBO Go, Nokia, nie wygrała, tylko Redmi, Ipla, Redmi, jak dojadę.pl, Redmi nie wygrało, tylko Nokia. Mapy. No, tym razem Redmi. Player.pl. Redmi. OLX. Widać było chyba Nokia szybciej. Pyszne.pl. No i Falstart. Falstart. Nokia nie tknęła tego, co trzeba. To sobie to zabijemy i jeszcze raz pyszne.pl. Redmi. Pizza Portal. Też Redmi. Sklepy. Redmi. Spotify. Też Redmi. TapTalk. Bardziej Nokia. TripAdvisor. Redmi, Twitter, no i znowu coś ekran nie zabanglał w Redmi, jeszcze raz, Twitter, Nokia, Uber, Redmi, Wykop, Nokia i mamy YouTube. YouTube'a odpalam szybciej. Redmi. No, tu bym stawiał na Redmi. Nie da się tego ukryć. Więcej aplikacji odpaliło to szybciej. RAM sprawdzamy. 4 giga w obu i zobaczymy. Na razie w Nokii jest, w Redmi nie. AliExpress to samo. Ceneo podobnie. Galerie tak samo. Czyli Nokia trzyma, Redmi nie. Ipla, sorry, miał być Ipla. Ipla, no widzicie, tu było tak, jak być powinno. Redmi nie, to samo jest w przypadku, jak dojadę, map playera, tak samo. OLX też widzieliście film wcześniej, że był w ramach Nokii. No w Redmi na razie festiwal ubijania. A Nokia bardzo ładnie trzyma nam aplikację w ramie. No sklepu nie trzymała, ale za to Redmi trzymał. Teraz widzicie Spotify, TapTalk tu w ramie, tu nie. TripAdvisor tu działa dobrze, tutaj poza ramem, tu Twittery ubite, tu jak widać Uber w obu w pamięci RAM, następnie mamy Wykop, jak widać i mamy YouTube, tu w ramie, tu nie. No, RAM zdecydowanie dla Nokii, ale troszeczkę wolniejsza jest, jak widzicie, więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, przejdźmy jeszcze teraz do gier, zobaczmy jak będzie w przypadku gier, więc lecimy. Asphalt 8. To wygra. Oczywiście pamięć wyczyściłem, jak widzieliście. Redmi. Kamera Nokia. Jest. Dobra. Następną grą będzie Temple Run 2. No i widać, że Redmi. Subway Surfers. Wygrywa Nokia. Redmi coś długo myśli. Dobra.
Jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Redmi. Asphalt Extreme. Redmi. Unkilled. Wygrywa Redmi. I ostatnia z gier będzie to PUBG. No i co? Który będzie szybszy? Czy też Redmi? Czy może Nokia? Tak, Redmi. No więc jak widzicie, w grach też się potwierdziło, no da się ukryć 660 lepszy niż 636, jeżeli chodzi o Snapdragony. Szybko zobaczmy jeszcze, co jest z pamięcią RAM. Asphalt 8 w obu smartfonach poza pamięcią. Temple Run 2. Widać, że w obu poza RAMem. Subway Surfers. Wygrywa, tutaj widzicie, jak to wyglądało. Następnie mamy Dead Trigger 2. Redmi w ramie. Następnie jest Asphalt Extreme. Obu poza ramem. Unkilled. To samo. I mamy PUBG Mobile. Tylko w Redmi. No, widać, że chyba porównanie bardziej tutaj Redmi wygrało, chociaż Nokia bardzo fajnie, jeżeli chodzi o pamięć w przypadku aplikacji, w przypadku gier trochę gorzej. Tak wygląda porównanie tych smartfonów. Redmi Note 8T kontra Nokia 6.2. Chcecie coś wiedzieć więcej o nich? Macie tutaj playlistę o tych smartfonach. Na dole dzwoneczki, subskrypcje, komentarze pod spodem społeczności. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.